Moi drodzy, nowe idzie do szkół, wreszcie dociera, że nie trzeba wystawiać ocen cząstkowych, wyciągać średnich arytmetycznych, ważonych, tylko wystarczy jedna ocena końcoworoczna, a wcześniej tylko feedback, informacja zwrotna. Informuję was z radością, że pierwsze liceum ogólnokształcące w Rzeszowie zrezygnowało właśnie z ocen i zdecydowało o tym, że... żeby to wystawiać zamiast tego punkty. Więc wiecie, jeżeli na przykład będzie palił się las, to już wiecie, co zrobić jako nadleśnictwo. Wystarczy powiedzieć, że to nie jest las, tylko tak naprawdę to jest bór. W związku z powyższym możemy wykazać w następnym raporcie rocznym, że spaliło się 0% lasów i 100% borów. W związku z powyższym uratowaliśmy lasy. To jest przerażające, że nie może się nic zmienić w polskiej edukacji. Zmieni się rząd, zmienią się reformy, zmieni się prawo, ale zostanie ta sama formacja światopoglądowa, która nie rozumie, gdzie leży źródło problemu.